Cześć, witajcie, to ja Anna, zapraszam Was do mojej kuchni, zapraszam na gotowanie ze mną. Dziś będzie bardzo prosta potrawa, którą myślę, że każdy umiał zrobić i z bardzo prostych składników będą potrzebne ziemniaczki, batat jak macie, ja mam buraczka, może być marchewka, pietruszka, nawet papryka, brokuł. Warzywa takie, jakie lubicie. Zapraszam do gotowania. Taca, gotujemy. Mamy ziemniaki, batata, buraczka, tak jak mówiłam, oliwę z oliwek, sól, pieprz, tymianek, rozmiary i kurkuma. Kurkuma jest bardzo zdrowym składnikiem i powinno się ją dodawać do jak największej ilości dań. Batata obieramy. Ja buraczkę już sobie wcześniej obrałam. Obieramy batata i kroimy słupki. Tak jak na frytki. Wszystko nie musi być doskonałe. Po prostu, żeby było. Ubieramy. Proszę. O. Nie wiem, czy wiecie, ale batat jest bardzo zdrowy. Przeciwdziała rakowi. Na przykład. I ma bardzo niski indeks glikemiczny, czyli mogą go jeść ludzie chorzy na cukrzycę na przykład. Ziemniaków można obrać, ale jak macie w fajnej skórce, to wcale nie trzeba, bo pod skórką, zaraz pod skórką jest najwięcej witamin. Kroimy. Ja mam tu przygotowaną blaszkę już z papierem zwykłym. Kroimy batata sobie w słupki. Tak jak mówiłam, nie musi być wszystko idealne i równe. Przecież my będziemy to jeść. Batata jest bardzo smacznym warzywem. Ja go bardzo lubię w takiej wersji. Lubię też w zupie. Niedawno na kursie poznałam pyszną zupę kokosową właśnie z batatem. Kiedyś Wam pokażę. Podam przepis. Przepraszam za tego jęczołka. No. Okej. Do tego dokładamy ziemniaczki. Po prostu je kroimy. Łódeczki takie. Ja nie obieram ze skórki, bo mam fajną skórkę i nie potrzeba po prostu obierać ze skórki. Wiadomo, jak macie jakąś taką brzydką skórkę czy coś, no to obrać, ale starać się cieniutko obierać, bo pod skórką, jak mówiłam, jest najwięcej witamin i minerałów. Ziemniaki też zawierają bardzo dużo witamin. Choć uważa się, że nie powinno się niby jeść ziemniaków. Kroimy. I będziemy zaraz je przyprawiać. Włożymy je później do piekarnika. Na około 30 minut na 200 stopni Celsjusza. Tak jak mówiłam, można dodać inne warzywa. Marchewka, pietruszka, seler. Jakie lubicie. Będzie pyszna, smaczna potrawa. I do tego naprawdę zdrowa, bo bez
tłuszczu. Dodajemy sobie buraczka. Zaraz wszystko przyprawimy. Można wymieszać z przyprawami na blaszce albo w misce. Jak wolicie. Ja tam się nie bawię w miseczki. Dobra. I tak. Co należy dodać? Na pewno sól. Pieprz. Domo mielony od razu. Taki jest najlepszy. O. Tymianek. O, ja mam nawet nie otwarty, nie wiedziałam. Tymianek. Jak macie naturalne zioła, to oczywiście jak najbardziej. Nie muszą być suszone. I rozmaryn. I pyszna, zdrowa kurkuma, którą powinno się tu dawać prawie do każdego dania. Oraz oliwa. Olewamy. Mieszamy najlepiej rękami. Ręce zawsze są najlepsze do pracy w kuchni. Powinno się robić rękami. Nie bać się dotknąć. Wymieszać ładnie wszystko z przyprawami, z olejem. W domu oleju też nie wolno przesadzić. Może być oliwa z oliwek, może być olej słonecznikowy z pestek dyni. Zwykły olej, jaki tam macie. Mieszamy. Układamy ładnie na blaszce. O. Tak. Pięknie. I tak podane ziemniaczki na blaszce wkładamy do piekarnika na około 30 minut. Musicie patrzeć oczywiście, jak są upieczone. Na 200 stopni. Widzimy się za chwilkę. Do tych ziemniaczków, które się pieką, warto sobie zrobić dip. Ja zrobię dip z jogurtu, z czosnku, z soli i pieprzu. Można zrobić przeróżne dipy. Może w następnym poście pokażę Wam, jak zrobić inne dipy. Ale dzisiaj taki zwykły, prosty dip. Tylko z czosnku, jogurciku. Ja mam zwykły jogurt, taki bez laktozy. Niestety nie mogę jeść laktozy. Sól, pieprz. Można zrobić, jak chcecie, oczywiście śmietana z majonezem, jak kto woli. Ja tam wolę z jogurtem, zwykle prosto i zdrowo. Do tego można dodać oczywiście sobie koperek, pietruszka, jakieś inne zioła, jak macie świeże zioła w domu, lub po prostu mrożone. I tak oto nasze ziemniaczki się już upiekły. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Zapraszam do jedzenia.